29 października wspominamy błogosławioną Klarę Badano. Klara urodziła się 29 października 1971 roku w Sassello we Włoszech. Jej pobożni rodzice, Ruggero i Maria Teresa, modlili się o nią 11 lat. Była jedynaczką. W wieku 9 lat Klara rozpoczęła formację w ruchu Focolare. Traktowała ją bardzo poważnie, a mimo to dochodziło do konfliktów między nią a rodzicami, gdyż między innymi chciała dłużej być w kawiarni czy w innych miejscach z przyjaciółmi. Miała ich wielu, była lubiana i towarzyska. Chętnie wyjeżdżała z nimi w góry, nad morze. Lubiła sport, zabawy, a przy tym była wrażliwa na potrzeby innych. Klara była także zdolna, ale aby zapewnić jej możliwość kontynuowania nauki w renomowanej szkole, rodzice przeprowadzili się do większego miasta. Prawdopodobnie zmiana środowiska i utarczki z jedną z nauczycielek przyczyniły się do tego, że nie poradziła sobie z matematyką i powtarzała trzecią klasę gimnazjum. Zdarzyło się, że w czasie gry w tenisa odczuła silny ból w plecach. Zbagatelizowała go, lecz nie na długo. Miała 17 lat, gdy dowiedziała się o nieuleczalnej chorobie. Wtedy stawiała pytanie: dlaczego Jezu? Dlaczego ja? Diagnoza i rokowanie leczenia było coraz trudniejsze. Po kolejnym werdykcie lekarzy, który brzmiał jak wyrok, jej zmaganie duchowe trwało 25 minut. Zastygła w milczeniu, a potem, jak zawsze, była już uśmiechnięta, promienna, do końca. W czasie tych 25 minut powiedziała Panu Jezusowi swoje tak, ostateczne tak. Cierpiała bardzo. Cierpiała, gdy traciła włosy, ale pozostała radosna i tą radością pocieszała tych, którzy do niej przychodzili. Papież Benedykt XVI mówił, że ci, którzy ją odwiedzali, otrzymywali światło i nadzieję. Często, gdy bardzo cierpiała, mówiła: jeśli Ty tego chcesz, Jezu, to ja też tego chcę. W pewnym momencie zrezygnowała z chemioterapii, gdyż wiedziała, że jest bezskuteczna. Cierpiała w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Przez ostatnie 2 lata prawie codziennie przyjmowała Komunię Świętą. Dopóki mogła, utrzymywała kontakt z przyjaciółmi. Słuchała o ich problemach i obiecywała modlitwę. Nie mówiła o Bogu, ale żyła Ewangelią. Z przyjaciółką omówiła szczegóły pogrzebu. Zaprojektowała sukienkę, białą z różowym paskiem, prostą, skromną. Chciała być piękną oblubienicą dla swego oblubieńca. Zaplanowała też czytania mszalne, śpiewy. Prosiła, by pogrzeb był radosnym świętem, bo oblubieniec wyjdzie jej na spotkanie. Mówiła i wierzyła w to. W niedzielę 7 października 1990 roku powiedziała: Mamo, ciao, bądź szczęśliwa, bo ja jestem szczęśliwa. To były jej ostatnie słowa. W jednym z kilku przemówień, w którym Benedykt XVI wspominał błogosławioną Klarę, powiedział, że niespełna jej 19 lat pełnych życia, miłości i wiary, 2 ostatnie były pełne cierpienia, które jednak znosiła w niezmiennej miłości i świetle, którym błogosławiona promieniowała wokół siebie. Światło to pochodziło z jej wnętrza, serca wypełnionego Bogiem. Klara została beatyfikowana 25 września 2010 roku. Módlmy się. Ojcze nieskończonej dobroci, który przez zasługi Twojego Syna i przez dar Ducha Świętego napełniłeś błogosławioną Klarę Badano płomienną miłością. Przemień dogłębnie naszą duszę, abyśmy również i my za jej przykładem mogli zawsze z całkowitą ufnością pełnić Twoją świętą wolę. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.